Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Larek pokazuje. Dziś pokażę takie coś. Dzięki uprzejmości Kurta w dzisiejszym programie gości u nas konsola Sega Mega Drive. Muszę przyznać, że konsola naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Jest świetnie wykonana, jest spora. Nie takie maleństwo jak Famicom na przykład. Oczywiście ten oryginalny, nie ten Twin Famicom, który jest potężnym urządzeniem. I będzie takim drugim tutaj naszym gościem, ponieważ przede wszystkim chciałem Wam pokazać i zademonstrować interfejs do Joycarta, który umożliwia współpracę Joycarta z tą konsolą. Oryginalnie do Sega Mega Drive i również do Sega Genesis, bo pod taką nazwą była znana ta konsola na rynku amerykańskim, były dołączane takie pady do grania. W oryginale były właśnie takie pady z trzema przyciskami, no plus czwarty start. Później chyba doszły jeszcze trzy kolejne, także w sumie było ich sześć, ale podstawowy pad do Segi to właśnie jest trzyprzyciskowy. Powiem Wam, że również ten pad robi całkiem niezłe wrażenie. Wydaje mi się, że dosyć wygodnie się go trzyma w rękach, chociaż jakoś tak bardzo mi ucieka do przodu, w dół. Ale to może po prostu ten kabel tutaj, on jest dosyć gruby i sztywny, więc może to przez niego takie wrażenie. Wydawałoby się, że gra na nim jest całkiem wygodna, ale jednak Kurt i Borsuk twierdzą, że nie. Że tutaj ten pad jest taki sobie i wygodniej byłoby im grać na najlepszym joysticku do retro sprzętów, czyli na Joycarcie. No, technika grania jest całkiem inna, to jest taki mini arcade stick, a nie pad. Troszkę inaczej się tutaj steruje tym. Przyjąłem wyzwanie. Postanowiłem zrobić również interfejs do Segi. Niektórzy z Was mogą się zastanawiać, po co interfejs do Segi, bo przecież Sega, tutaj pokażę Wam drugi koniec kabla do Segi, no ma takie złącze 9-pinowe, takie standardowe złącze, takie jak ma złącze standardu Atari. A tym samym gniazdo tutaj wejściowe do Segi generalnie jest takie samo. Nawet niektórzy próbowali ten oryginalny pad z Segi podłączać do Atari i podobno działa. Powiem Wam, że owszem, w tą stronę to może zadziałać i działa to prawdopodobnie przez przypadek. Natomiast w drugą stronę już jest trochę inaczej. Sega ma swój standard przekazywania sygnału z kontrolera do konsoli. Jest on bardzo zbliżony do tego, co ma PC Engine. Są różnice, przede wszystkim w kolejności pinów, jakby podłączeniu, natomiast układ, który przekazuje ten sygnał, transmituje go przewodowo do konsoli i odbiera pewne sygnały z konsoli, jest taki sam. Trochę inne wartości rezystorów i to tam za dużo elektroniki nie ma. Więc jak zobaczyłem, na jakiej zasadzie działa kontroler do Segi, to stwierdziłem, że nie ma problemu. Zrobię interfejs do Joycarta. Interfejs do Joycarta wygląda tak. I co? I to tyle? Pomyślicie? A gdzie jakieś kabelki, przejściówki? Bo przecież wszyscy pamiętamy adapter do NES-a. Składał się z kartridża. No i takiej przejściówki. Przejściówka była wymagana z tego względu, że standardowe złącze zastosowane w Joycarcie no nijak się ma do tego NES-owego. Nintendo wymyśliło swój standard, nawet wtyczki zupełnie niepotrzebnie. Moim zdaniem
No i wymagało to właśnie takiej przejściówki. No ale po co ta tutaj skrzyneczka była? Ano po to, żeby wewnątrz można było umieścić interfejs, elektronikę, która przekazuje. Bo tak sobie wtedy myślałem, że no skoro i tak muszę taką przejściówkę zrobić, to dla mnie będzie najłatwiej, jak w tej przejściówce umieszczę interfejs. W PC Engine było bardzo podobnie. To już może nie będę tego wyciągał. Też jest takie pudełeczko. No i wtyczki, takie jak należy, żeby podłączyć to do konsoli. Konsola Sega nie wymaga przejściówki, bo złącze jest dokładnie takie samo jak w standardowym Atari, Commodore, Atari 2600, Amidze i pewnie jeszcze kilku innych systemach, więc nie było potrzeby robienia osobnego interfejsu i wpadłem na taki pomysł, żeby kartridż, który się wpina do złącza Joycarta, wyposażyć od razu w elektronikę. Zamknąć to w jakimś takim ładnym opakowaniu. Długo szukałem odpowiedniego pudełeczka. Okazało się, że no takiej obudowy niestety, która mi by pasowała, nie ma, więc postanowiłem ją wydrukować i ona będzie drukowana na drukarce 3D. Przy takim małym elemencie to nie jest takie złe. Przy dużych jakichś elementach to widać ten druk. Tutaj mam nadzieję, że to się sprawdzi i nie będzie Wam przeszkadzać. Także bierzemy Joycarta. Wciskamy kartridż i tyle. To wszystko. Moim zdaniem to najprostszy interfejs, który do tej pory zrobiłem. Pracy przy nim jest naprawdę niewiele, stosunkowo niewiele. Oczywiście tam ta elektronika no, wymaga polutowania, to nie, tego się nie da ominąć, ale no, nie trzeba się bawić z tymi kabelkami. I co? Podłączymy sobie teraz to wszystko do konsoli. Zanim uruchomimy jeszcze jakąś grę, to może powiem o standardzie ułożenia przycisków na Joycarcie. Oryginalny kontroler, jak wcześniej może zauważyliście, ma cztery generalnie przyciski, trzy takie akcji i jeden pomocniczy. Są to przyciski oznaczone ABC, pomocniczy przycisk start, no i cztery kierunki. I to trzeba było przenieść na Joycarta. Podobnie jak w chwili, kiedy był projektowany interfejs do PC Engine i Nintendo, do NES-a, zwróciłem się o pomoc do członków naszego Discorda Gramy na Gazie. No i wygrała jedna z opcji, jednogłośnie w zasadzie. Skoro będę mówił o ułożeniu przycisków, no to od razu pokażę, jak wygląda cały zestaw. No więc zestaw będzie wyglądał bardzo podobnie jak te poprzednie. Z tym, że no tu będzie interfejs tylko bez kabelka, bo kabelek jest niepotrzebny. Także po otwarciu mamy interfejs w postaci takiego rozbudowanego kartridża. Teraz to już jest taki prawdziwy kartridż, bo ma elektronikę. No i instrukcja. Sega Mega Drive Genesis Adapter. I co my tu mamy w tej instrukcji? No podłączamy, czyli wkładamy kartridż do Joycarta, Joycart podłączamy do konsoli i teraz ułożenie klawiszy. Klawisze zgodnie z Waszą decyzją, z Waszą prośbą zostały ustawione w ten sposób, że start jest pod przyciskiem oznaczonym na Joycarcie jako Fire. Poniżej jest przycisk A. Na Joycardzie on ma oznaczenie F2. Ten środkowy przycisk, który odpowiadał za Auto Fire, to jest przycisk B. No i przycisk C, który jest oznaczony na Joycarcie jako F3. Taki układ zasugerowaliście. Myślę, że on nie jest zły. Zobaczymy, jak się sprawdzi w praniu. I to wszystko. No i oczywiście instrukcja na ostatniej stronie. Warto zajrzeć. Teraz jak już wiemy, jak są ułożone przyciski, spróbujmy w coś zagrać. No tu widać, że już w menu nam działa. Aha, tu wchodzimy przez A. Aero Blasters. No taki tytuł mi bardziej znany, więc spróbujmy. Uruchamiamy. W tym egzemplarzu Segi mamy taki uniwersalny kartridż. Podobnie jak było to w Famiconie czy PC Engine.
i ten kartridż umożliwia wczytanie nam naprawdę wielu gier z karty pamięci. Jeden player. Nie zebrałem chyba nic. Ajajaj, wleciałem. Myślałem, że jakiś będzie super strzał, a tu nic. No dobrze. A zobaczymy opcję. A tutaj mamy nawet możliwość zmiany. C to jest skok, co A, sword B. No dobra, zostaniemy tak jak jest. Czyli tak, tu mamy miecz, tu rzut, a tu skok. Przycisk do góry też działa, można go wykorzystać. O! No kapitalna gra, kapital. Można się bawić, rzeczywiście świetnie to jest zrobione. To może jeszcze jedną z tego folderu. Yeah.
ciepło, namierzam je. Nie mogę dalej iść? Aha, bo tu jest... Oj, 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 to była ściana tutaj. No, a jak mogę to ominąć? Game over. No i świetnie. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Miała być ostatnia, ale jeszcze jedna. O, jakie ładne, tak, Rayman. Tu mamy skok. Tu mamy skok, a pod B mamy łapanie. Ok, idziemy. No, aha, dobra. Czyli co, tutaj do góry, tak? Bardzo ładna gra. Ło, ło, ło! Co to się stało? A, to są jakieś... O, dobra, czyli trzeba do góry. No nie da się wejść. Aha, tam było coś schowane. No i jak tu do góry? Aha. Dobra. Aj! I co, na dół, tak? Dobra. Aj, aj, aj. Miałem się chwycić, zapomniałem. Oj, czas chyba, tak? Bo nie energia przecież, tylko czas. Ale jestem tu. No, chwytaj się. Pięknie. No, a tu jak? A tu jest Geister. A, dobra. Pięknie. Oj, oj, oj. Świetna gra, świetna. No dobrze, zobaczyliśmy to, co mieliśmy zobaczyć. Joycard z interfejsem w postaci
takiego kartridża, czyli nic oprócz tego więcej nie trzeba. Wciskamy, koniec i mamy Joycard przystosowany do Sega Mega Drive, ewentualnie do Sega Genesis, zwykłego amerykańskiego. Interfejs jest w takim standardowym zestawie, jak wszystkie interfejsy do Joycarta. Powiem Wam jeszcze tylko, że na moment, w którym robię ten materiał, nie mam jeszcze płytek do tego interfejsu, znaczy te prototypowe tak, to są, ale zamówiłem troszkę większą liczbę i czekam, aż do mnie dotrą, więc zanim je dojdą, zanim je zrobię, to jeszcze chwilkę minie, ale lada moment interfejsy będą dostępne i osoby, które mają Joycarta, będą mogły sobie taki interfejs też nabyć. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego materiału. Dziękuję za wsparcie. Dziękuję wszystkim fanom, którzy wspierają mnie comiesięcznie. Zachęcam do tych, którzy jeszcze nie są fanami, do zostania fanami kanału. Najniższa stawka na rynku. Mam tylko jedną, nie ma tam zróżnicowania. A dzięki temu możecie oglądać filmy te nagrywane ciut wcześniej niż ogół. Dziękuję, do zobaczenia, do następnego razu. Cześć!